hodowałam zmię na własnej piersi. Muszę zerwać wszystkie kontakty z matką, bo ona nigdy się nie zmieni. Teraz skupię się na własnym zdrowiu, a przede wszystkim na mężu i córce, żeby im to wszystko wynagrodzić. A potem zabrać na super wakacje. Proszę bardzo. Ernest Zając został wypisany ze szpitala z zaleceniem kontroli w poradni chirurgicznej. Mężczyzna wielokrotnie próbował skontaktować się ze swoją dziewczyną, ale ona nie odbiera od niego telefonu. Mam swoje sposoby. Nie wiem, że się cieszę, że się widzę. Nawet nie wiesz, co chcę ci powiedzieć. Powiedz, że przemyślałaś moją propozycję, że się zgadzasz. No dobra. Nie chcę, że skończę się zgadzać. Czyli jak mówię, ty będzie pożałujesz? Będę najsilniejszy mężem na świecie. I mam nadzieję, że tym razem się nie dowiedzę. Tak czy owak, muszę mu zaufać, bo jest miłością mojego życia. Na oddział trafia 13-latek, który zatruł się papierosem. Gdyby cokolwiek brał pierwsza w lotu, wiedziałabym. Chłopak ma nadopiekuńczą matkę, która uczy w jego szkole i próbował zaimponować kolego. To kiedy ty popalisz? No, od jakiegoś miesiąca. Efekt był taki, jakby wypalał paczkę papierosów dziennie. Mężczyzna rzucił się pod nadjeżdżający samochód kierowany przez jego żonę. Ona mnie prześladuje. Nie znoszę jej. Chłopak nie może pogodzić się z rozstaniem. Odpowiada wszystkim, że ja się tak nie stędzę. Mężczyzna oskarżył.